Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Aron.tv, a w dzisiejszym odcinku z gry LEGO Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy zrobimy sobie pierwsze DLC takie poziomowe, czyli pakiet Fantomowa Kończyna. Jest to ekskluzywny pakiet na PS4. No dobrze, w porządku, więc jesteśmy. Poziom Fantomowa Kończyna. Nie mogę znaleźć admirała Akbara, ale moje dyrektywy samozachowawcze ułatwią nam wydostanie się z tej planety. To za wspaniałomyślność. Nie masz jakiegoś potencjalnie przydatnego doświadczenia w przebywaniu na takich planetach? Nie, a przynajmniej nie od ostatniego czyszczenia pamięci. Ogromne pająki wróciły. Pamiętam, że chyba było jakieś takie trofeum, żeby tym PZ-99 zniszczyć wszystkie te pająkodroidy. Znaczy te pająki, więc będę nim po prostu niszczył. Jest to ekskluzywny pakiet, ale nie na PS4, źle się wyraziłem, tylko po prostu na PlayStation. To jest ekskluzywny pakiet na PlayStation, więc jeżeli nie macie PlayStation 3 ani 4, to nie będziecie mieli tego pakietu niestety. Dobra, idziemy dalej.
mieści najwyżej droida MSI. Bez skanera medycznego wiadomo, że ten stwór oznacza wielkie kłopoty. Wykrywają. Czy to muzyka? Powiem wam, naprawdę ciekawy poziom. Mamy tutaj same droidy, więc to jest dość ciekawe. Ja też tak myślę. Ciekawe, czy da się to jakoś opróżnić. Ten silnik powinien mieć gdzieś port dostępu. Niewykluczone, że teraz znalazł się pod spodem. Obawiam się, że te ogniwa są puste. Być może droid zasilający pomoże. Dobra. Droid zasilający to jest GNK, o ile się nie mylę. Gdybyśmy byli na pustyni, osobiście mógłbym skorzystać ze sporej gamy doświadczeń. Choć większość wiąże się ze słuchaniem pomyłek ze strony Altu. Nie musisz ze mną rozmawiać. Ośmielę się skrytykować tę nieuprzejmość. Podejrzewam, że doskonale porozumieliście się z Artu. Rozmawiać nie muszę, ale jednak ludzko-cybernetyczne relacje są moją główną funkcją. Ta opryskliwość niewątpliwie stanowi Artów pracy w najwyższym porządku. Skąd wiesz, że sam nigdy tam nie pracowałeś? Tylko tego by brakowało. To znaczy, że nigdy nie czyszczono ci pamięci? Nie przypominam sobie, co niewiele dowodzi, ale jestem przekonany, że nigdy nie współpracowałem z kimś, kto okazał się zły. No dobra, to chodźmy po prostu do przodu. Przepraszam. Was, że kaszle. Dobra. Dobra, teraz muszę przejść ten Flippio tam. Tu przejdźmy. Wiecie, ten poziom jest taki dodatkowy, który opowiada o tym, jak C-3PO odzyskał, znaczy dostał tą czerwoną rękę. Dobra, teraz możemy to zniszczyć, zbudować tutaj. A jakby coś mogę używać tylko dlatego, super siły,
że kupiłem taki czerwony klocek, który mi na to pozwala. Okej, czyli że to był most. Już drugi raz wspomniałeś o czyszczeniu pamięci. Martwisz się swoją przeszłością? Nie obawiasz się, że mogłeś być po naszej stronie? Przyznaję, że istnieje taka niepokojąca możliwość. Gdyby tak było, przyjaciele z całą pewnością by cię nie opuścili. Moi przyjaciele niewątpliwie odchodzą od zmysłu. Nie mam przyjaciół. Ale jak mówiłem, być może kiedyś ich miałeś. Może kiedyś znów będę. Tak, być może, nawet teraz. Chodź, pomyj. O, kolejna kapsuła ucieczkowa. Może w środku jest ktoś żywy? Nie wykrywam zasilania. Być może ich generator zawiódł. W takim razie dobrze, że jest z nami wielka chodząca bateria, prawda? Czekajcie, zaraz pytanie, tylko gdzie mam iść? Się właśnie zastanawiam. Aha, czyli to jest po prostu winda. No ale co ty robisz, głupi droidzie? A, czekajcie, muszę iść tym. Masz tam zostać. Dobra. Pusta. Musiała być wystrzelona automatycznie. Nie całkiem pusta. Znowu ta oleista smoła. Ten też musimy spuścić. Kurczę, nie? Źle to zrobiłem. Trzeba było to zniszczyć i zbudować. A, mogę jeszcze zbudować, tak? Potrafi tutaj jakiś droid jakikolwiek skakać? Nie, żaden. A nie, przecież mogę pójść tędy. O, no właśnie. Dobra.
Nie, no serio. Dobra. Najwyraźniej musimy połączyć siły w celu usunięcia z drogi tej przeszkody. Kwaśny deszcz! Och nie! Myście tam to pewna zguba! Chyba widzę w oddali nienaruszony myśliwiec tam. Ratujcie się! Ja odwrócę jego uwagę! Pozostało nas dwóch. Te droidy, technicznie rzecz biorąc, były moimi wrogami, ale mnie ocaliły. Strasznie zostawiać je na pastwę tej planety. O, tu się w pełni zgadza. Dobra, to mamy tutaj mini zestaw, co mnie bardzo cieszy. Lepsza osłona. Jesteśmy coraz bliżej. Musimy dotrzeć do statku, nie rozpuszczając się po drodze. Więc będzie nam potrzebna osłona przed tym koszmarnym opadem. To chyba coś dla ciebie, C-3PO. No i okej, fantomowa kończyna, tryb gry swobodnie odblokowane. Dostaliśmy jakiś tam złoty klocek, chociaż to i tak się nie liczy do naszej gry.
i zobaczmy. Mamy zupełnie nowe postacie, jest ich sporo, więc naprawdę się cieszę, mamy nowe postacie, jeszcze jest mnóstwo różnych pakietów, DLC, jest jeszcze to naprawdę mnóstwo pakietów DLC, postaci, więc tych postaci będzie jeszcze więcej. No jesteśmy na Sokole Millennium, zanim zakończymy odcinek, chciałem jeszcze coś sprawdzić. Czy mamy Hana Solo klasycznego? Gdzie jest Han Solo? O właśnie. Właśnie dzięki temu zdobyłem trofeum, bo trzeba było wziąć Chewbacca i Hana Solo w Sokole Millennium. Okej, to by było na tyle, jeżeli odcinek się wam podobał, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie i do zobaczenia. Cześć!